Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. A gościem Kuriera w Samopołudnie jest dziennikarz, publicysta, portal Energetyka 24, pan Jakub Wiech. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Unia Europejska szykuje się na trudny sezon grzewczy. Ten plan zmniejszenia, plan redukcji zużycia gazu ma być pierwszym testem solidarności. Proszę powiedzieć, jak możemy ocenić do tej pory, czy Unia Europejska ten test zdaje? I tak, i nie. To znaczy, po pierwsze, widzimy już teraz bardzo zaawansowane działania w wielu państwach członkowskich zmierzające do tego, by redukować zużycie energii, by szukać nierosyjskich dostaw surowców energetycznych, zwłaszcza gazu, bo w skali całej Europy to ten nośnik energii jest najbardziej krytyczny, jeżeli chodzi o zbliżającą się zimę. Z drugiej strony jednak mamy działania widocznie ukierunkowane na pewnego rodzaju już osłabianie morale Europejczyków. One dobiegają z różnych stron. Jesteśmy dzisiaj po takiej wypowiedzi dosyć znamiennej, jeżeli chodzi o właśnie tę sprawę pochodzącej z ust wiceprzewodniczącego w Bundestagu Wolfganga Kubickiego, który powiedział, że Niemcy powinny otworzyć gazociąg Nord Stream 2. Jest to wypowiedź, którą równie dobrze mógłby rzucić Gerhard Schröder, były kanclerz, będący obecnie pracownikiem etatowym rosyjskiej energetyki. Natomiast moim zdaniem jest to zwiastun wielu podobnych głosów, które pojawią się w ciągu najbliższych miesięcy. I widzimy, że Europa jest tutaj niejako nastawiona w taki dwutorowy sposób wobec tego kryzysu, który jest przed nami, który dopiero się tak naprawdę rozkręca. I sądzę, że w wielu państwach Unii Europejskiej mogą pojawić się tendencje do powrotu do business as usual z Rosją. Na razie nie mamy jeszcze żadnych konkretnych decyzji wskazujących na takie działania, chociaż rzeczywiście duży niesmak może budzić na przykład sprawa turbiny gazowej do gazociągu Nord Stream 1, która została przekazana przez Kanadyjczyków do Niemiec pod naporem rządu w Berlinie, a której Rosjanie odebrać od Niemców nie chcieli. Natomiast tutaj jednak myślę, że wszystko, co takie najbardziej dramatyczne, jeżeli chodzi o ten kryzys gazowy jeszcze i energetyczny, jeszcze dopiero przed nami i w ciągu najbliższych miesięcy na pewno zobaczymy taki karnawał rozmaitych głosów nawołujących do tych czy innych takich wyłomów w sankcjach na Rosję i w tej antyrosyjskiej postawie, którą Europa stara się przybierać. No właśnie, i wszystkie te głosy i każdy taki wyłom jest bardzo szybko wykorzystywany przez kremlowską propagandę. Pan między innymi porusza ten problem w jednym z wpisów na swoim koncie na Twitterze. Warto pochylić się nad sloganami propagandy energetycznej Kremla. No właśnie, ja chciałabym, abyśmy opowiedzieli trochę słuchaczom Radia Wnet, spróbowali odczarować te slogany, opowiedzieli o tych mitach. Tak, tutaj myślę, że możemy spodziewać się uderzeń na kilku frontach. Pozostając w kręgu tego, co powiedział Wolfgang Kubicki, można skupić się na przykład nad rolą gazociągu Nord Stream 2. W bardzo popularnym mitem i w zasadzie kłamstwem dotyczącym tego, jaką rolę pełni ten gazociąg, jest takie stwierdzenie, że należy teraz otworzyć gazociąg Nord Stream 2, zdjąć z niego sankcje po to, żeby Europa miała więcej gazu. To nie jest prawda. Znaczy, Rosja mogłaby przesyłać do Unii Europejskiej znacznie więcej tego surowca niż przesyła obecnie, korzystając z istniejącej już sieci gazociągów, na przykład poprzez gazociąg Braterstwo czy poprzez gazociąg Jamalski. Rosjanie tego nie robią celowo, nie robią tego, bo nie chcą, chociaż teoretycznie powinni, bo ciążą na nich zobowiązania umowne. Ale jak pokazały ostatnie miesiące, Rosjanie niewiele sobie z tych umów robią, więc tutaj naciski na otworzenie gazociągu Nord Stream 2 to jest nic innego jak
no taka demonstracja polityczna, próba ośmieszenia Europy, próba obniżenia morale Europejczyków i ugięcia w woli Unii Europejskiej w sprawie tego no, symbolicznego wręcz gazociągu. Innym takim popularnym kłamstwem jest stawianie równości między energią z Rosji a tanią energią. To również nie jest prawda. Rosyjska energia bywa tania, ale tylko dla tych, dla których Rosja chce, żeby była. Co więcej, jak pokazały właśnie te ostatnie miesiące, Rosja nie są wiarygodnym dostawcą, nie respektują postanowień umów, potrafią je zerwać, potrafią je zmieniać jednostronnie i wymagać dostosowania się do tej zmiany od partnerów zachodnich. Tak było na przykład w kwestii tej płatności za gaz w rublach. Rosjanie potrafią podbijać bardzo mocno cenę gazu czy innych nośników energii, które sprzedają Europejczykom. Więcej, tutaj ten stwierdzenie, że Rosja to jest tania energia, ono jest związane właśnie też z szerszym takim spojrzeniem na Rosję jako na kraj, z którego Europejczycy mogą pełnymi garściami czerpać tę energię. Otóż okazuje się właśnie, że nie mogą, bo Rosjanie grają swoimi nośnikami energii w sposób polityczny, w sposób ukierunkowany na osiąganie swoich celów pozaekonomicznych. Natomiast jeszcze w jednym takim mitem dotyczącym tej sytuacji, którą obserwujemy na rynku energii, jest to, że kryzys energetyczny zaczął się przez sankcje nałożone przez Zachód na Rosję. To też nie jest prawda. Kryzys energetyczny zaczął się w 2021 roku. Wtedy zaczął nabrzmiewać, bo Rosja zaczęła wtedy ograniczać dostawy gazu do Unii Europejskiej. Trzeba podbijać sztucznie cenę tego surowca, tworząc taką spreparowaną sytuację rynkową po to, żeby osłabiać morale Europejczyków, żeby nasze pole manewru, jeżeli chodzi o odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę, było ograniczone i żebyśmy nie mieli dostatecznie dużo ekonomicznego zaplecza, by swobodnie działać wobec tego konfliktu, który miał wybuchnąć 24 lutego. Ale te wszystkie slogany myślę, że powrócą do nas wkrótce z różnych stron, bo Rosjanie mają swoją piątą kolumnę w Europie. Mówiąc Mickiewiczem, można powiedzieć, że cesarz ma u nas liczne psiarnie i sądzę, że na pewno będą one wykorzystywane, żeby pompować te hasła w ciągu najbliższych miesięcy. Jak słyszymy, drodzy Państwo, Mickiewicz przewija się nie tylko podczas naszej podróży po Litwie, nie tylko podczas audycji wileńskich, a także w tematach energetycznych. To jeszcze na zakończenie, Panie Jakubie, jedno pytanie. Pytanie od słuchacza dotyczące drożyzny i cen prądu, które no biją niestety rekordy. Czy jeszcze możemy spodziewać się w najbliższym czasie większych podwyżek? Myślę, że tak. To znaczy te podwyżki są jeszcze przed nami. Jesteśmy bowiem przed ustaleniem taryf na rok 2023, które ustali prezes Urzędu Regulacji Energetyki. I według wstępnych szacunków energia elektryczna w Polsce zdrożeje o około 50%. Takie będą podwyżki tych taryf oferowanych odbiorcom indywidualnym, czyli taryf G11, G12. Patrząc na to, widzimy, że czynniki, które kształtują taką sytuację, to przede wszystkim wysoka cena paliwa, czyli węgla kamiennego, oraz wysoka cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które cały czas oscylują wokół 80 euro za tonę. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Jakub Wiech, pisarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.